Formowane w Rosji podczas I wojny światowej korpusy polskie zapisały się w historii jako pierwsza siła zbrojna, która skutecznie stawiała opór bolszewikom. Już w styczniu i lutym 1918 roku Polacy odnosili zwycięstwa nad Czerwonymi na odległych kresach wschodniej Rzeczypospolitej, wyzwalając Mińsk Litewski, Bobrujsk, Rogaczew i Mohylew. W tym samym czasie polscy ochotnicy na Ukrainie uczestniczyli w obronie Kijowa przed inwazją zbolszewizowanej armii rosyjskiej. W połowie 1918 roku korpusy polskie zostały rozbrojone przez wojska niemieckie w Bobrujsku, pod Kaniowem i Winnicą. Nie oznaczało to końca naszej narodowej epopei na wschodzie. Wręcz przeciwnie, stanowiło jej nowe otwarcie. Wielu oficerów i żołnierzy nie zgodziło się na kapitulację. Ruszyli na wschód, gdzie u boku wojsk alianckich i rosyjskiej Białej Armii tworzyli polskie oddziały. W ich szeregach bili się przeciwko bolszewikom od Odessy po Syberię i od Morza Białego po Kaukaz. Ich marzeniem był powrót z bronią w ręku do ojczyzny. Jednak udało się to tylko nielicznym. Album Białe Legiony przeciwko bolszewikom jest kontynuacją opowieści o polskim wysiłku zbrojnym na wschodzie w okresie I wojny światowej. Rozpoczęliśmy ją albumem Białe Legiony 1914-1918, wydanym w 2018 roku przez Instytut Pamięci Narodowej. Tom obecny jest jego rozwinięciem i dopełnieniem. Można w nim znaleźć ponad 500 fotografii, map, rycin, obrazów oraz wiele nieznanych szerzej relacji i fragmentów pamiętników. Przywracamy w ten sposób pamięć o bohaterach tamtych zapomnianych bojów.